Witam was wszystkich serdecznie w nowym odcinku dzisiaj z serii Droga do Challengera. Zaczniemy sobie z drugą gierką. Jak na razie mam Iron 1, to jest druga gra na tym nowym koncie na EU-West, gdzie próbuję wbić Challengera od podstaw. Pokazuję wam, jak to jest zrobione i zaczniemy szukać gierki. Pierwsza gierka w pierwszym filmiku była wygrana. Polecam wam sobie obejrzeć. Fajna kompozycja, jedna z najlepszych kompozycji mi się złożyła, która jest teraz w mecie dostępna. I zobaczymy, jak wyjdzie nam ta gierka. Okej, jesteśmy w gierce. Pierwszy wybór itemka, ale ma fajnego skina ten gościu. Ten mógłby był spoko na Blitzcranku, który jest. Bierzemy sobie ten łuk. Tutaj nakładka mi się ładuje, dalala. I możemy widzieć te procenty i co możemy składać z itemku. Bardzo fajna pomoc, jak nie macie jej zainstalowanej. Wskoczył mi Booksplat, ale na szczęście gierka nie zaczęła się poza mnie. Trochę przyciszę, bo czuję, że jest troszkę za głośno te efekty. Złotówka, nie ma itema, no trudno. Blitzcranka będziemy sprzedawać, to ta złotówka nie jest taka zła. Będziemy mogli sobie kupić wszystkie 5 postaci. Wszyscy mają skina, co by świadczyło o tym, że nie ma tu nikogo na nowym koncie, tak jak ja. Raczej są to gracze właśnie na tym poziomie. Ale jeszcze zobaczymy. Kupuję dwóch Knightów i Tristiana, chyba najmocniejsza z tych wszystkich postaci, które tu są przedstawione. Możliwe, że sprzedam Blitzcranga, jeżeli nie podlecą mi monety. I kupię Nidalkę z Eliską. Jak na razie nikomu chyba nie poleciał item, ten ma dwie itemki. Zobaczmy, co nam poleci. Kurde, szkoda, że już nie ma tych jajek, z którego można sobie wybrać, z których można sobie było wybrać skina. Muszę tym duszkiem grać. O, dwie itemki, to jest akurat bardzo fajne. Sprzedam blitzę, kupię dwie postacie. Tutaj już mam Fantoma, Ginso. U mnie najlepsze rzeczy. Kupię Luciana z mordę. Jak mi nie polecą pieniądze, to sprzedam Nidalkę, kupię Eliskę. Żeby być bliżej drugiego poziomu, chociaż na jednej postaci. Tego chyba nie widzicie najlepiej, to przesunę tutaj. Raczej reszta powinna być ok. No jak teraz wleci mi jedna złotówka, to się obrażę trochę. Liczę tutaj na dobrego luta. Czy ja nie kupiłem Mordekaisera wcześniej? Kupiłem chyba. Ale nie kupiłem tej Eliski. Ale jestem głupi. Ja bym kupił tą Eliskę z wcześniej, to już bym był bliżej wszystkich par. Tak to nie za bardzo coś mogę z tym zrobić w sumie. Teraz zrobię to, złożę Ionic Sparka na nim. Na granie dam armor. I na docenie atak speed. Nie widzę szans, żebyśmy to mogli wygrać. Chociaż może z tym Ionic Sparkiem. Chociaż nie, Nidalka już jest za bardzo nastakowana. I mnie to po prostu pozabija. Ale trudno, było blisko. Eliska na drugi, Tristiana na drugi. Fajny początek. Mogę jeszcze tu sprzedać coś, żeby wrzucić drugi poziom, ale na razie chyba nie. Tak chyba będzie ok.
Jeszcze ma trzeci poziom i dwie postacie. No ciekawe. No, czy jest awk? Raczej nie, ma złożone itemki. Jak sobie tam reszta radzi? Ten gościu ze skinem. No właśnie dostał. Kopiari też. Na wszelki wypadek. Warwika nie mam niestety. Przyszedł mi level, mogę. Chyba Garen tylko. No i przez to, że jest z itemem, to go wrzucę. Kupię tych dwóch warwików. I mam bardzo dużo par teraz. Mam nadzieję, że mi coś wypadnie w następnej turze, żeby złożyć z tego. Chociaż tak już mam dwie postacie na drugim poziomie, więc nie jest źle. Ludeneko, na docenie, bardzo fajny item. Chociaż i tak uważam, że mój jest troszeczkę lepszy, bo on będzie dostawał po 150 za każdym razem jak skoczy. Tego nie wygram raczej, za mocny jest ten Warwick. Okej. No potrzebuję tutaj zdobyć kilku par. Mam nadzieję, że się uda. Co nam się przyda? Na pewno BF. Na pewno mieczyk by nam się przydał. Jest tylko jeden niestety. Do Guardiana Angela. Oprócz tego to w sumie nie za bardzo mamy co. Wcześniej wybieram. Chociaż taki plus. Mimo tego, że nie spadło mi dużo HP, to wcześniej wybieram. Bardzo przyjemne na początku zabrać sobie itemki, które chcemy. Oprócz tego nie było za wiele, co bym chciał. Chciałbym tu jeszcze Morello tylko zebrać. Nie za bardzo mam tu co zrobić. Aha, już mam 5 postaci. Może zostawię tak na razie, tak jak jest. Te 5 postaci mogę utrzymać, lub mogę zrobić tak: bić dwa razy lewa, sprzedać Garena i zrobić tak. Myślę, że tak jest ok z Kennenem na Guardianie. Powinien on tu zrobić robotę. Lucian się tym razem szybciej zabił. Gramy na tego samego gościa, na którego przegraliśmy. Tyle, że teraz mamy postać więcej i raczej z łatwością wygrywamy. A dano kilka tych par, które bym chciał zebrać. Warwick wskakuje. Damy go zaraz zamiast Dariusa. Potrzebny nam już ten Darius. Mordekaiser w sumie trochę też już tam nie jest potrzebny. Tak, zagram. I zostawiam raczej to, co mam. Jak na razie bardzo fajna pozycja w tej gierce. 89 HP, spoko postacie, dobre itemy mam. Eliskę, no nie jest ona silną postacią, ale jest na drugim poziomie, tak więc jest ok. Fiora na Noblu to jest, no możemy jej nie zabić nawet. Garen na drugim poziomie też bardzo mocna postać, ale może się uda. Chociaż możliwe, że Tristianie się odpaliła ta itemka. Teraz jej się odpaliła ta itemka. To teraz na pewno przegramy. Okej, na kragach. Nie mam tu w sumie co kupić. Szukam na pewno jakichś sorców i jakiegoś dobrego frontlina do tej kompozycji, co mam. Nie mam tu za bardzo jak kombinować. Teoretycznie mógłbym kupić Rengara pod Wildy, ale no nie mam itemek pod niego. Jedyne co bym mógł dać to jest GA. Łuk, no niby też. Pod Rapid Fire'a. Ale
No. Jest to i Rapid Fire. Może spróbuję go kupić. Że akurat się zbiera. Zobaczymy. Pajk mi się też trafia. Spróbujemy tak zagrać. Tak. Spark trafia tutaj. Rapid Fire tutaj. Możemy też sprzedać jeszcze Kennena. Dać Guardiana na Rengara, ale to za chwilkę chyba. Sprzedam już tą Lulu. Trochę szczęścia z tą Ewelinką, żeby nie zabiła Rengara, przez to wygrywamy. No nie wiem, czy kupować tego Blitza, czy nie. Przydałbym się mocny frontlane, kupię go na razie. Mogę stawić czterech brawlerów tutaj, zagrać trzech asesynów i zobaczymy, jak ta kompozycja nam się sklei. Nie dostajemy tutaj za dużo. Chyba Katarinę. Żeby mieć asasynów, a Gwengia wrzucę na niego. Nie wiem, czy tutaj nie będzie już lepsze Rexy. Ewelinka coraz słabsza. A to nam da trochę HP na Warwicka. Więc na razie sprzedam. Nie ma co trzymać tej Eliski. Garen na Hexteku i gościu ma 50 golda. No nie ciekawie. Z tym raczej nie mamy szans tutaj. Bo mój Ranger nic nie robi. Zabija jedną postać, prawie zabija drugą. Kasadin tak umrze. Może zabije jeszcze dobrze. Jest szansa. Ukryty by musiał siąść. Nice! Ale klacz. Pike bierzemy, Volibear bierzemy. Jak wbiję poziom, to mogę wrzucić Blitzcranka z Volibearem i tu już mam bardzo fajny frontlane. Tylko muszę znaleźć tego Rengara. Tu nikt nie gra, tu gra Kha'Zix'a gościu. Kha'Zix też by mi się przydał. Tu nie gra nikt, tu gra jednego. Jeden gość już w ogóle odpadł, co jest ciekawe. I gramy na klona. No nieźle w takiej fazie gry grać na klona. Wcale nie musi być takie łatwe, bo gościu ma tutaj 5 dwójek. A mój Rengar jeszcze się nie leczy. Oprócz tego GA. Dobra, łatwo wygrywamy. No Rengar już robi fajny damage na tych itemkach, ale potrzebuję jeszcze Blood Teastera, żeby się leczył. No i drugiego poziomu, żeby on robił sobie cokolwiek. Na drugim poziomie ma bardzo dużego Power Spike'a. Co my na niego potrzebujemy? Potrzebujemy płaszczu albo miecza KW, którego nie ma, czyli tylko ten płaszcz nam się przyda. Mam nadzieję, że nie zniknie on za szybko. No, zostawcie płaszczyk. Nice, chyba zostawiam. Dobra, jak na razie wszystko idzie po mojej myśli. Znaleźliśmy sobie płaszczyk na Rengara, od razu go wrzucamy. Przyda nam się jeszcze tylko znaleźć Blood Teastera. Ja tutaj raz odświeżam, bo mam te postacie na niskim poziomie, jednak chciałbym je trochę zlevelować. Wskoczył mi Rexer, wskoczył mi Pike. Bardzo przyjemna pozycja, w której się teraz znajduje. Gość ma Warwicka na
w trójce już, ciekawe. Ginie on szybko i mój Rengar powinien teraz robić zamieć niezłą. To jest Rengar na pierwszym poziomie, musicie pamiętać. Jeżeli on wskoczy na drugi poziom, a jeszcze lepiej jak wskoczył na trzeci, bo w tej kompozycji jest bardzo przydatny na trzecim poziomie, no to on to naprawdę będzie zamiatał. Chciałem iść pod sorców, tak jak mówiłem na początku, no ale nie ma co forsować kompozycji, jeżeli mi się układa kompozycję właśnie pod to, co mi dają itemy i co mi daje gierka, no to trzeba w to iść. A nie być upartym i trzymać się jednego. Katarinkę sprzedam i poczekam jeszcze o tą rundę. Wilki i dopiero po wilkach po jednym graczu zleveluję. Wbiję siódmy poziom i wrzucę dwóch brawlerów, żeby mój frontline był jeszcze mocniejszy. I postaram się znaleźć zamiast Zedda Akali. Znowu walczymy na klona, no wielkie szczęście w sumie. Nieźle nam się ta gierka układa. Tutaj ludzie już mają około 50 HP. Całkiem mało jak na ten etap gry. Chociaż ten gość ma 50 ekonomii, to jest nieźle zachowana ekonomia, ale tak jak widzieliście w ostatnim odcinku, ludzie nie najlepiej wykorzystują tą ekonomię, bo dwa razy wyrzuciłem gościa, który miał 50 golda na sobie, tak więc no nie najlepiej im to idzie. Na wilkach czego potrzebujemy? Jednego miecza KW, czy tam BT, nie, B, jak się ten miecz nazywa, gdzie on jest, ten miecz, jak on się nazywa, KW, albo Bluetister, to jest itemka, którą chcę złożyć, nie pamiętam dokładnie, jak ten item się nazywa, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, no, mieczyk, jest to mieczyk BF, to, czemu ja nie mogłem tego sobie przypomnieć, Bluetister, i mamy no niesamowicie naćpanego Rengara, naprawdę. Teraz jeszcze nie leveluję. Jeszcze jedna runda. Mam nadzieję, że znajdę Volibera i Blitzcranka. Wtedy wrzucimy level. Dlaczego teraz nie leveluję, a będę levelował za chwilę? W sensie po tej rundzie, bo teraz jak zleveluję, to mam nierówną liczbę expa do kupienia i to mi będzie marnowało mniej więcej 2 golda. A jeżeli zleveluję po następnym, doda mi to do 18, 22, 26, do równych 30 expa i nie będę marnował tych pieniędzy, które teraz mi z interesu dadzą 3 golda. Tak więc o tym pamiętajcie, to są takie małe szczegóły, o których warto pamiętać. Zobaczmy, ile ten Rengar potrafi tutaj wykręcić damage'u. Dostał już skilla, zacznie mocniej, szybciej bić. Leczyć też. I zaczyna czyścić. 700. No bardzo, bardzo boli ten Rengar. I teraz patrzcie, wbijam sobie poziom, rzucam Tristanę, rzucam robota, jedynego robota w gierce. No i spróbuję znaleźć jeszcze Cho'Gath, bardzo też fajny. O, zamiast chyba Blitzcranka. Jeżeli trafi nam się Cho'Gath, to próbujemy wrzucić Cho'Gatha na drugi poziom i z niego też zrobić jako takiego carry, można powiedzieć. Możemy wrzucić Morello, Rabadona, Warmoga, Toadmaila, Dragon's Claw'a, wiele rzeczy mu tam możemy wrzucić. To wrzucę chyba na Warwicka, on jakoś tak stoi z tyłu, raczej nie będzie padał. I Rengar zaczyna swoją paradę. Attack speed prawie 2. Bardzo szybko bije i zabijamy gościa, który jest na drugim miejscu. Nie ma on pieniędzy i ma szósty poziom. No nie najlepiej to wygląda z jego strony. Chyba że wrzuci Zedda na trzeci poziom. To trochę polepszy jego kompozycja. Ja mam 7 wygranych z rzędu. Przyjemnej pozycji się znajduje. Dostaję po 3 golda, 3 z interesu. Jeżeli dobiję interes jeszcze do 50, to będę dostawał 13 golda, tak? Na rundę. Zobaczymy, co tu jeszcze się wydarzy. No nie widzę tutaj gościa, z którym mogę przegrać. Ten może, jeżeli by skompletował jeszcze tutaj Rek'Sai'a zamiast tej Eliski, to wtedy jego Kha'Zix by był true damage, bo miał Voidów. To by mu trochę pomogło. Ja też bym mógł tutaj wbić poziom i dorzucić jednego Voida, czyli Kha'Zixa albo Kassadina, ale ciężko mi ich będzie już teraz znaleźć.
To jest jedyny gość w sumie, który może mnie tutaj przeszkodzić, bo ma dwie trójki. No raczej bez problemu Rengar. No nie myślałem, że w tą stronę pójdzie ta gierka, że będę grał Rengara Kerry, bo to jest kompozycja bardzo grywalna w tej mecie. Brawler i Rengar Kerry, ale ciężko jest właśnie złożyć tej temki, które pasują na Rengara. I tą kompozycją raczej możecie łatwo dojść do top 4, ale ciężko jest z nią wygrać, bo jest trochę kontr na tego Rengara. On jednak troszkę potrzebuje, żeby się rozpędzić, musi wbić tą manę. No tutaj gościu ma niezłego Volibera. Co ja chcę? Nikt nie bierze tego Blademastera? Co jest? Przecież to jest 40 atak speedu, to tak jakbyście wzięli dwa łuki. Ja wezmę sobie chyba tego Karthusa po prostu. Bo oprócz Voidów mogę też sobie dodać Karthusa na 8 poziomie. I on tam będzie robił jakiś damage. Nie będę się ograniczał tylko do Rengara Kerry. Mogę tutaj lekko przerolować właśnie, żeby znaleźć Volibera. W sumie starczy. Zostawię sobie 40 golda. Dwie Akali bym chciał jeszcze znaleźć i wymienić Zeda. No Pajka też by mi się przydało w sumie. Jakaś Weska albo Spear of Sojin. Ale zobaczymy, co wypadnie z Raptorów. 4 Brawlery, 3 Asasyny. Troszkę znerfione te Asasyny. Przyjemniej by się grały, jakby był ten stary buff na 150% kryta, no ale nie ma co narzekać. No i tak jak wspomniałem wcześniej, mocny ten Volibear. Mam nadzieję, że szybko padnie, że go stargetuje mój Rengar. No, nie ma już z czego leczyć, nie ma jak się rozpędzić. I raczej znowu łatwo wygrywamy. Bez problemu, 9 wygranych z rzędu. Fajnie to wygląda. Kindred, Akali, no nic mi tu nie jest potrzebne z tego co widzę. Winstreak też już mamy bardzo duży i będzie dostawać po 13 golda i wtedy zacznę levelować do 8. Mogę sobie na to pozwolić, tutaj tylko jedną osobą mam bank, który też może sobie na to pozwolić, w sumie dwie osoby. I tutaj gościu ma 6 nobli, to może być ciężkie do pokonania. Zobaczymy jak nam pójdzie na kolejnym osobom. Wszyscy ranują Blitza. Może powinienem zmienić pozycjonowanie tego Warwicka, bo jeżeli on szybko pada, to ten Ionic Spark nie może wyciągnąć tyle, ile powinien. I znowu Rengar sam kieruje mi drużynę. 10 wygranych z rzędu. Bardzo możliwe, że do końca gry już nie przegram żadnej walki. Coś czuję, że to może być jedna z tych gierek, gdzie po prostu do końca gry nie przegram już żadnej walki. Spróbuję jeszcze Karthusa znaleźć na drugiej poziomie i wtedy go dorzucić do tej kompozycji. To też mi da dużo damage'u. Nie mogę się tam wysłać przez chwilę. Kha'Zix. Kupię jednego. Albo Kassadina. Chyba Kha'Zixa jednego po prostu to kupię. Kassadina raczej nie chcę trzymać. Albo może. Może tak zagramy, bo jeżeli dorzucę na 8 poziomie Kassadina, to dostanę jeszcze Voidów i mój Cho'Gath z Rek'Sai'em będą więcej bili. Tylko że Cho'Gath by się przydał wtedy na drugim poziomie, to będzie 400 damage'a razem z True Damage'em, który on bije. Całkiem przyjemny damage, no, w kilka osób to ponad 1000 zawsze uderzy. No przydałaby się jeszcze różdżka pod Morella i wtedy Morella bym sobie wrzucił na Pajka. Ale dostajemy tylko jeden item, no, a na karuzeli jeszcze raczej powinniśmy jedną karuzelę zobaczyć przed smokiem. Kolejny Rengar. Wezmę go. I kolejny Kassadin. I chyba potrzebuję 20 expa równe. Wbiję ten level. Rzucę Kassadina, żeby dostać tych Voidów. I na tym się jak na razie zatrzymam. Blitzcranka już raczej nie będę grał. Tu go sprzedam. Raz refresh na Akali. Bardzo fajnie to wygląda, że Akali mi wskoczy na dwójkę do wymienia za Zeda. Akali sama w sobie jest po prostu silniejszym czempionem niż ten Zed.
No i dostanie też ninja buffa, dlatego nie ma co wymieniać za bajka. Kolejna łatwa wygrana to już jest 11 z rzędu. No myślę, że naprawdę mogę nie przegrać do końca gierki. To około 15-16 zrobić. Nie jest to perfekcyjna gierka. Jeszcze nie miałem takiej gierki, żeby miał 100 HP. Ale no jest bardzo blisko, żeby zrobić właśnie taką gierkę na kilkanaście wygranych z rzędu. Nie mam po co rolować, nie mam po co dodawać levela, tak więc nie będę tego robił. Zatrzymam sobie te 38 golda, uzbieram 50 i spróbuję wbić 9 level, albo wtedy poszukać jakichś rozsądnych postaci. Rengar znowu się rozpędza i zamiata on raczej wszystkimi. Ten gość, który był drugi, może odpaść. To bardzo, bardzo zagęszczone jest między 8 a 25 HP. Tutaj w sumie po jednej walce może odpaść ten gość, który jest z trzeciego na siódmym miejscu, czy tam szóstym. Raczej tu walczą o punkty koledzy. Tutaj ktoś wygrał dominująco, a z klonem to się nie liczy. Tu jeszcze walka się ciągnie, co jest. A Draven mocny. 50 golda, no nadal niczego nie szukam. Zostawię sobie tego golda, piję 9 poziom i praktycznie zagwarantuję sobie tym wygraną. Jeszcze jeżeli mi się trafi dwóch kartusów, to w ogóle będę miał raczej easy wina. Pozycjonowanie, dlaczego się tak ustawiam? Żeby, mógłbym się nawet jeszcze tak ustawić, żeby te postacie, które tutaj stoją, szły w stronę moich brawlerów. A wtedy Rengar ma miejsce, żeby wskoczyć i tam zabojować. Rengar rozpędzi się zaraz. Ok. I raczej nie przegramy znowu. Niestety tego nie wyrzucimy jeszcze i zagęszcza się jeszcze bardziej to pole graczy tutaj, między 6 a 24 HP. Tutaj może jedna osoba odpaść. Nadal nie, 3 HP, no ciekawe. Czego my tu szukamy? Tego kartusa na łezce. W sumie tylko i wyłącznie tego kartusa na łezce, bo chcemy go wrzucić na drugi poziom. Jak nie on, to Rengar. Może Rengara nam się uda wrzucić na trzeci poziom. Zobaczmy, czy nam coś zostawiam. Możliwe, że jeszcze Akali była spoko na tym pasie. Nikt nie bierze tego kartusa, okej. Okay. Chociaż ten może mi go wziąć. Biegnie po Zeda chyba? Nie, okej. Okay. Itemki chyba nie potrzebuję za bardzo jakieś, to wezmę sobie po prostu Rengara, żeby go spróbować wrzucić na trzeci poziom. Jestem już na drugim, niestety ten BF mi na nim utknął. Troszkę mi ten BF na nim utknął. Ale i tak jest ok, spróbujemy go znaleźć. Akali, dobra. Przedaję Zeda. Mam nadal 50 golda. Może ich pozycjami zamienię. Nie ma tutaj raczej kompozycji, która by mnie kontrowała. Dlatego czuję się całkiem pewnie. 6 nobli, ale bez guardianów. Musiałby tam kolega dodać guardianów zamiast tego Dravena. I wtedy ta kompozycja jeszcze lepiej by wyglądała. Zrobić hyperker z innej postaci. Bo ten Rengar troszkę mu brakuje tego damage'a jednak. Versus nobli. Znacznie mniej bije. Ale raczej bez problemu i tak. Versus nobli przydałby mi się czogat na drugim poziomie, on bije true damage'em, ignorowałby ten pancerz, który oni tam sobie dają. Rengar w tej rundzie 6000 damage'u, znajdujemy kolejnego. Jeszcze tylko dwóch. 14 wygranych z rzędu, no to jest ciekawe, ludzie mówią, że tu RNG, jakąś tam... No faktycznie wypadły mi spoko itemki na Rengara, ale tak jak mówiłem wcześniej, chciałem iść pod sorców. Jakbym się na tych sorców zafiksował, to bym nie wziął sobie tego Rengara, który mi pierwszy wyskoczył. I miałbym teraz prawdopodobnie kłopoty z tymi itemkami, które mi wypadły. Draven. Znowu ten sam gościu, raczej go teraz wyrzucimy po prostu. Bez większych problemów. Kayle jeszcze na chwilkę się utrzymała przy życiu.
Ale nic jej to nie da. Wayne, bardzo słaby champion. Nawet na trzecim poziomie to jest, no, niesamowicie słaby champion. Rengar teraz skoczy na Fiora i rozpędzony raczej zabije po prostu tą Wayne. I nie wyrzucimy tego kolegi. Został nam tylko jeden champion, zostaje mu 6 HP. My mamy 15 winów z rzędu. Znajdziemy dwóch Rengarów na trzecim poziomie, no dobra. Wyskakujemy jeszcze BF. BF-a wrzucam tutaj na Pajka, żeby mieć Zika. Tu dostaję jeszcze Knight Vow, czy tam Vow, nie wiem. Tego Knighta w sumie nie mam na kogo wrzucić, nie mam Knighta w tej kompozycji. To dam sobie level, kupię dwóch Warwicków. Chociaż jeżeli biję 9 poziom, to szanse na znalezienie Warwicka będą takie same jak szanse na znalezienie Karthusa, więc raczej mi się on nie przyda. Ale i tak mogę kupić, bo te dwa golda mi tu leży i nic nie robi. No Rengar na trzecim poziomie to jest kosmos. To jest naprawdę kosmos. Na drugim poziomie już byłem pewny, że nie przegram tej gierki, a co dopiero na trzecim poziomie. Czogat w końcu, czogat. Wbiję już sobie poziom. I szukamy teraz. Jeden czogat i dwóch kartusów. Jedyne czego tu szukam w sumie. Jest to i czogat. Mogę jemu dać w sumie ten armor. Niech ma, tam stoi na początku. I troszkę więcej wytankuje. Mogę tą Kayle w sumie kupować od początku. I wrzucić ją. O tak. Tylko Karthusa teraz zamienię i cofnę z Rek'Sai'em. 15 wygranych z rzędu to najwięcej ile możemy zrobić, to jest chyba 17 w takiej sytuacji. W sumie w moich kompozycjach rzadko kiedy pojawia się postać na trzecim poziomie, przeważnie nie mam jak tego zrobić i jak wygrywam gierki, to jest większość postaci na drugim poziomie. A w tej gierce jakoś tak troszkę szczęśliwie się ułożyło. No tutaj niezła walka. Nie ma kto damage'a robić, ten Volibear dopiero teraz jak się odpalił, to zacznie robić jakiś tam rozsądniejszy damage. Ale zginął. I remisem przegrywa. Jakby przegrali obydwoje, no to by było niezłe zakończenie tej gierki. Szukamy i nie ma nic. Karthusa cofam. Ten gość jest ustawiony w taki sposób, że wciągnie mi on... Chcę, żeby on wciągnął Kasadina. I jest on tak ustawiony. Spróbujemy raczej tak zagrać. I Karthusa troszkę bardziej schowam, żeby on miał szansę odpalić chociaż raz tego ulta. Tu jeszcze jest Warwick do kupienia. A ja tym Rengarem powinienem wygrać tę gierkę. Bez większych problemów, chyba że dostanie on Glaciala. Jeżeli on dostanie Glaciala za dużo razy, tak jak teraz, to mogę tam gierkę niestety przegrać. Nie, nie, nie. No potężny ten Glacial jest. Kurde. I zniszczył mojego streaka 17 wygranych. No co za gość. Tak spróbuję chyba zagrać. Zostawię tego Kasadina w tamtym rogu. A tutaj pozamieniam. Tak, może. Wtedy mój Rengar skoczy tam bardziej do tyłu. I ten Volibear go nie będzie aż tak targetował. Odpala się. Odpalony Rengar zaczyna zamiatać. Tak, Volibear zginął, teraz już jest raczej bezproblemowa wygrana. Gość pisze GG, tak samo GG. I to jest druga wygrana gierka z serii. Raczej chyba druga do Challengera, tak nazwę tą serię. Raczej znowu dostajemy też 100 punktów.